Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam zaszczyt gościć kolejnego publicystę, człowieka, który przeszedł ciekawą drogę i o tej drodze dziś będzie opowiadał. Witam serdecznie, Aleksander Norbert Kost jest naszym gościem. Witam Panie Redaktorze, witam słuchaczy. Miło być na spotkaniu. Tak jest. Porozmawiamy dzisiaj o Twojej przeszłości i teraźniejszości. Jakiś czas temu, tutaj link w opisie jest, jakiś czas temu opublikowałeś post na temat swojej drogi, na temat swoich poprzednich poglądów i też takiej transformacji. I o to chciałbym zapytać, dlatego że no tu nie jest tajemnicą, ten post każdy może sobie przeczytać, że miałeś poglądy, no właśnie jakie? Antyzachodnie, prowschodnie, prorosyjskie. To u Ciebie się zmieniło i o tej zmianie będziemy rozmawiać, ale no tutaj na pewno nie byłeś prozachodni. Przez pewien czas aktywności publicznej też kandydowałeś w wyborach z ramienia Kukiz 15. Też przynależałeś do takich radykalnych organizacji politycznych i o to chciałbym spytać, więc jak to było? Jaka jest Twoja historia, Aleksandrze? Ja właściwie do 18 roku życia zbytnio polityką się nie interesowałem, aż do momentu, kiedy jeden z kolegów zaczął mi opowiadać o Januszu Korwin-Mikke i jego poglądach. To była dla mnie zupełna nowość. I wtedy doświadczyłem tak zwanego ukoszenia korwinistycznego. Tak jak wielu młodych ludzi, zaczęło to przyjmować jako własne poglądy. Ja z korwinizmem miałem do czynienia przez kilka lat, tam coraz bardziej się w to wszystko zagłębiałem, byłem wręcz libertarianinem na pewnym momencie. Później człowiek zaczął też rozglądać się na boki, na jakieś strony konserwatywne, prowadzone na przykład przez profesora Wilomskiego, który jak dzisiaj wiemy jest propagandystą prorosyjskim. Tak, no tutaj niezły początek. Najpierw Korwin-Mikke, później Adam Wielomski. Tak. Po drodze jeszcze był na przykład X-Portal. To się swego czasu nazywało Forum Młodzieży Prawicowej. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale na początku to była strona założona przez niejakiego Maciejczuka. Tam się udzielali młodzi UPR-owcy, wszechpolacy. Z biegiem czasu to zostało przejęte przez inne środowisko. Również stał się to, z biegiem czasu ten portal stał się prorosyjską tubą propagandową. No i tak miały lata i właściwie gdzieś tak do 2013 jeszcze nie miałem jakichś prorosyjskich poglądów. Natomiast pamiętam, że swego czasu słuchałem wywiadu z profesorem Jackiem Bartyzelem. Ja już wtedy miałem takie mocno konserwatywne poglądy. Podzielałem jego poglądy na monarchię, na konserwatyzm, no i właściwie dalej podzielam w tym zakresie. Ale w trakcie tego wywiadu padło takie pytanie, czy to, o czym profesor mówi, to nie jest właśnie jakby bardziej, czy to nie jest bliższe temu, co możemy teraz znaleźć w Rosji i na Białorusi. No i profesor Jacek Bartyzel odpowiedział, no ależ oczywiście. Ja pamiętam, że wtedy to mi jakoś uderzyło i zacząłem przychylniej spoglądać na Władimira Putina. Tak, czyli to jest ciekawa droga. Na początku Korwin, później poszerzenie tego o no, takie treści Adama Wielomskiego. Tutaj się pojawia Jacek Bartyzel, Nestor, można powiedzieć, polskiego konserwatyzmu. I od tego konserwatyzmu do prorosyjskości, tak? Bo rozumiem, że tutaj Jacek Bartyzel rozumiał Rosję, czy Białoruś, czy ogólnie ten ruski mir jako ostoję konserwatyzmu, co też no, dziwi, jak profesor, ktoś wykształcony, może nie wiedzieć o tym, że Rosja z konserwatyzmem wspólnego wiele nie ma. I no dobrze, jak to było dalej? No i wtedy to się właśnie zaczęło nakładać z tą rosnącą propagandą w polskojęzycznym internecie. Właśnie te lata 2013-2014, okolice Euromajdanu, to co poprzedzało Euromajdan, już wtedy Rosjanie się coraz intensywniej przygotowywali, żeby właśnie zająć część Ukrainy i próbowali przekonać do swoich działań
jak najwięcej ludzi na zachodzie. I w tamtym okresie profesor Wielomski właśnie zaczął rozpowszechniać tezę, jakoby Władimir Putin był jakimś biblijnym katechonem. Tak, pamiętamy jeszcze taką koszulkę, którą nawet kiedyś nałożył i tam podpis był coś tam, że katechon. Taki katechon, który miałby odrodzić Europę. Zbawca Europy, która, jak rozumiemy, jest no właśnie upadła. Tutaj nie ma tego konserwatyzmu, liberalizm niszczy kontynent, a Putin miałby być, tak jak powiedziałem, takim chrześcijańskim odkupicielem Europy, co wiedząc, co on wyprawia i jaki na przykład szacunek ma do ludzkiego życia, Władimir Putin, wydaje się nam dziś śmieszne, no ale takie wtedy szerokie na polskiej prawicy czy polskiej skrajnej prawicy były, no, szeroko były kolportowane te poglądy i wielu ludzi je przyjmowało. Tak, no i profesor Wilomski też swego czasu rzucał zdjęcia z Aleksandrem Łukaszenką, też przedstawiając to w pozytywnym kontekście. No i człowiek tym zaczął nasiąkać, tak coraz bardziej zostawał się infiltrowany tą całą putinowską propagandą. Też ja w ogóle na tamtym etapie uważałem, że te zarzuty, które stawiano, że Rosjanie mają jakieś tam farmy troli i posługują się tym do infekowania internetu na Zachodzie, że to były jakieś wymysły zachodnich propagandystów, że to jest w ogóle bzdura. Jakaś teoria spiskowa. Tak. Nawet pamiętam, był taki artykuł na kresach.pl, który sugerował coś takiego. Później po latach starałem się go odszukać. Niestety mi się nie udało. Gdyby ktoś w komentarzach pamiętał to, o czym mówię, to proszę link. Natomiast no, człowiek naprawdę był jakby niemal bezbronny, tak? Jeżeli nie wiedział wcześniej, czym dokładnie jest putinowski mir, do czego Władimir Putin tak naprawdę zmierza. No owszem, były sygnały, jak ktoś bardzo wnikliwie uważał, to nie dał się nabrać. Ja akurat niestety Nie byłeś odporny, tak? szczęśliwie dochodząc już do dalszego etapu, w końcu się ocknąłem, tak? No właśnie, bo tutaj pamiętajmy, że jest szczęśliwy koniec tej opowieści, aczkolwiek jest to opowieść bardzo ciekawa, pokazująca podatność człowieka, który, bo tak dobyłeś, no nie byłeś kimś, kimś dla kogo polityka jest obojętna, byłeś zainteresowany, tak? Byłeś patriotą polskim, no ale gdzieś to środowisko właśnie skrajnie prawicowe wypaczyło twoje spojrzenie na rzeczywistość i to trwało, tak? Trwało to wypaczenie. 2014 rok, no to mamy Majdan, aneksję Krymu, rozpoczęcie właściwie wojny już na wschodzie Ukrainy. Mamy też sukces Kongresu Nowej Prawicy, jeżeli to wpisać tutaj w polską politykę, co też wiązało się z popularnością Korwina wśród no, pokolenia, które wchodziło na rynek jakichkolwiek poglądów politycznych. Później mamy 2015 rok i wybory w Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Jak wtedy tutaj wyglądało Twoje działanie? Bo w 2015 roku pojawia się też Paweł Kukiz i tu też należy wspomnieć o Twoim zaangażowaniu, prawda? Jak to było? Znaczy, no, Kukiz pojawił się wcześniej przed wyborami parlamentarnymi, bo on startował na prezydenta i na fali tego Tak, zbudował. no ale to mówię o 2015 roku cały czas. Ale jak w tym jesteśmy, to pamiętam, że Kukiz zaraz po wygranych wyborach właśnie, znaczy przed wygranych, no, zdobył trzecie miejsce, to jego był jakby sukces życiowy, ogłosił powstanie nowego ruchu i tam zapraszał właśnie wszystkich jakby na prawo centrum, czy nawet niekoniecznie na prawo, ale wszystkich antysystemowców, a ja zagorzałem antysystemowcem. I użył takiego sformułowania, że u niego każdy będzie mógł mówić, co chce, byle żeby to było zgodne ze strategią ruchu Kukiz 15. I ja zapoznałem się z tą strategią, zwłaszcza tam z działem polityki zagranicznej. I właściwie poza jakimiś ogólnikami nic tam konkretnego nie wynikało, więc już. Kiedy byłem zarejestrowanym kandydatem na posła z ruchu Kukiz 15, startowałem z Gdańska, czułem się jakby swobodnie wygłaszając różne prorosyjskie tezy, ponieważ i tak było to jakby zgodne z tą strategią ruchu Kukiz 15. Sam Kukiz wtedy się ode mnie nie odciął oficjalnie w trakcie kampanii,
Wystąpiłem w kilku wirolowych filmikach. No i niestety robiłem też trochę szkód, ponieważ publicznie postulowałem wystąpienie Polski z NATO, dalszy rozwój Ukrainy przez Polskę, Węgry, Rumunię i Rosję. Też w podobnym tonie wypowiedziałem się na temat Wigilii Litewskiej. Później po wyborach w ogóle miałem postępowanie prokuratorskie z tego powodu. Niewiele brakowało, żebym został skazany. No to miałeś takie rzeczywiście ostre poglądy prorosyjskie. Tak, ostro. Bo wystąpienie Polski z NATO, no to ja pamiętam, że mało w takim środowisku antysystemowym, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to mało ludzi postulowało aż tak radykalne tutaj powiedzmy posunięcia. No ja wtedy szczerze wierzyłem, że USA to jest jakieś imperium zła wcielone i trzeba zrobić wszystko, żeby się od Ameryki jak najbardziej odciąć. A Rosja to może, choć nie jest idealna, to na pewno jest o wiele bardziej konserwatywna od krajów zachodnich i lepiej z nim trzymać. No. Ale jeszcze wracając do tego procesu. Ja dzięki temu, że miałem te zarzuty postawione, zapoznałem się z różnymi artykułami kodeksu karnego, jak wygląda postępowanie karne, postępowanie przygotowawcze i tak dalej. I dzięki temu nabyłem wiedzę, którą teraz bezlitośnie wykorzystuję przeciwko Kremlinom. Tak jest, bo tutaj już trochę wyprzedzamy fakty, że po tym, kiedy zobaczyłeś, że Rosja, to Rosja jest tutaj imperium zła, a nie USA, a nie Zachód, to tutaj jakby no starasz się, jak nawet chyba trochę napisałeś w poście, trochę odkupić swoje działanie czy swoje winy i to robisz bezlitośnie, ale to do tego jeszcze chciałbym przejść, bo tutaj chciałbym zapytać o ten moment, w którym zacząłeś widzieć, no bo taki moment nastąpił, że cholera, no te poglądy, które wyznaję, to środowisko, w którym jestem, to chyba nie jest do końca dobra sytuacja, dobra sprawa. Jak wyglądała dalej twoja, powiedzmy, działalność, aktywność polityczna czy społeczna? Czy to zaraz po 2015 roku zacząłeś spoglądać na Rosję trzeźwym okiem, czy nadal jeszcze miałeś takie poglądy? Nie, to jeszcze troszeczkę potrwało. Ten mój proces w sprawie litewskiej, że tak to ujmę, trwał jeszcze do połowy 2017 roku. Ja następnie po uniewinnieniu w sądzie dołączyłem do prokremlowskiej, można tak powiedzieć, organizacji Falanga założonej przez Bartosza Begiera. Zostałem od razu koordynatorem na Pomorze. I to właściwie był ten moment, kiedy coraz bardziej zaczynały we mnie wątpliwości narastać. Mimo że byłem jeszcze w tej organizacji, to też widząc, jak wiele rzeczy działa od środka, widząc to, że ta propaganda putinowska nie jest w stanie obronić się, nie uciekając się do jakichś manipulacji, kłamstw i tak dalej. I w końcu też doszło do tego, że dwóch członków tej organizacji zostało zatrzymanych wiosną kolejnego roku, czyli w 2018, przez funkcjonariusza BWU za przeprowadzenie zamachu terrorystycznego na Ukrainie. Ja wkrótce po tym opuściłem falangę. I to było, tak rozumiem, twoje opuszczenie falangi związane z tym aktem terroryzmu, tak? I ze złapaniem tych dwóch działaczy przez ABW. Między innymi o tym może jeszcze kiedyś porozmawiamy. Natomiast też stopniowo zaczynałem się odcinać od wszystkich środowisk rosyjskich, a było ich sporo, przez lata się to nazbierało. Też wydałem na mój ówczesny profil, już teraz go nie ma, takie oświadczenie, w którym tam wyjaśniłem pokrótce, że bagatelizowałem to, co robi Rosja, ale teraz już nie. No i właściwie od tamtej pory staram się jakby naprawić swoje błędy z przeszłości. Ostatnio troszeczkę robię się bardziej aktywny i zaczynam ujawniać niektóre sprawy, które udało mi się doprowadzić, bądź takie, które prokuratura na przykład umorzyła, moim zdaniem słusznie, i chciałbym, żeby nagłośnienie tematu pomogło w skłonieniu organów ścigania do refleksji. Na przykład. Czyli to nie jest tak, że wycofujesz się z działania, po prostu cały czas jesteś aktywny, ale już po tej dobrej stronie mocy i no tutaj za chwilę przejdziemy do tych działań, bo to są bardzo ciekawe
tematy. Między innymi pojawia się nasz wspólny znajomy, można tak powiedzieć, czyli Piotr Panasiuk. Ale chciałbym Ciebie zapytać, zanim powiemy o tych działaniach, to jak dzisiaj patrzysz na Rosję, na działania Władimira Putina i no, na pewno widzisz, że duża część polskiego internetu jest niestety prorosyjska. Czym dla Ciebie dziś jest Rosja i te właśnie prorosyjskie działania w polskim internecie? Jak to skomentujesz, jak to byś opisał? Federacja Rosyjska Władimira Putina jest już właściwie państwem quasi-totalitarnym i z każdym dniem, z każdym miesiącem staje się coraz bardziej państwem totalitarnym. Często mówi się, że to jest państwo faszystowskie, nazistowskie. Ja bym bardziej użył określenia, że to jest państwo narodowo-bolszewickie, tudzież idące w stronę narodowego bolszewizmu. Niemniej jednak, jako przeciwnik wszelkich totalitaryzmów, jestem przeciwko kierunkowi, w jaki Władimir Putin prowadzi Rosję. On szkodzi nie tylko Ukrainie, ale też może przede wszystkim własnemu społeczeństwu, własnemu narodowi. Rosjanie teraz płacą ogromną cenę za własną głupotę, za to, że wynieśli tego człowieka na szczyty i teraz giną tysiącami każdego dnia z powodu własnych chorych imperialnych idei. No na pewno też nie jest to państwo, jak się często przedstawia na tej prawej stronie, która chce wybierać Rosję, chce widzieć w Rosji jakiś wzór naśladowania. Nie jest to państwo konserwatywne, jak już jest to jakaś patologiczna forma konserwatyzmu. Ja zwracam uwagę, że w tej znienawidzonej przez Szurnet euroatlantyckiej Polsce, to u nas w wielu przypadkach jest bardziej konserwatywne ustawodawstwo. To my mamy restrykcyjniejsze prawo aborcyjne. U nas jest też mniej rozwodów. Jest cały szereg statystyk, na którym to my wychodzimy na plus względem rzekomo konserwatywnej Rosji, gdzie szerzy się pijaństwo, narkomania, rozwiązłość i tak dalej. No tak, więc tutaj są to oczywiste sprawy, które każdy powinien wiedzieć. Ja się naprawdę dziwię, że jeszcze są takie persony jak Adam Wielomski, które twierdzą, że Rosja jest, czy Sykulski, pamiętam, że też tak mówił, że Rosja jest jakimś bastionem konserwatyzmu. To jest tak skompromitowane stwierdzenie, że użycie go po prostu, no, człowieka powinno absolutnie wykluczać z wszelkiej dyskusji. Ale no, mamy po prostu też być może jednak płatnych troli. No właśnie, jak zapatrujesz się na tę kwestię płatnych troli rosyjskich, bo chyba dzisiaj no, dopuszczasz ten fakt, że wojna informacyjna jest prowadzona przez Rosję i też byłeś jej ofiarą, jak wielu, wielu ludzi. No ale właśnie, jak na to patrzysz? No to jest ogromny problem, z którym na Zachodzie nie bardzo sobie radzimy. Nie tylko z tego powodu, że teraz w dobie AI Rosja już nawet nie musi zatrudniać ludzi, tylko może wykorzystywać po prostu boty. Natomiast Rosja ma nad nami, w sensie nad nami jako nad Zachodem, swego rodzaju przewagę, ponieważ u nas jest zbyt szeroko rozumiana wolność słowa i przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Można bardzo wiele rzeczy powiedzieć na Zachodzie i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, gdy w Rosji za zbrodnię de facto można trafić do łagru. Jakakolwiek działalność opozycyjna jest bezwzględnie tępiona w Rosji, natomiast u nas szerzenie proputinowskich idei, proputinowskich no, dezinformacji wręcz, zazwyczaj uchodzi łazem, nie współpracują tutaj zarówno te wielkie firmy technologiczne jak Meta i X Elona Muska, to już w ogóle. Często, kiedy nawet organy ścigania zwracają się do nich, żeby uzyskać jakieś informacje, kto na przykład stoi za danym wpisem czy postem, kontakt z nim jest bardzo utrudniony. Także na pewno mamy tutaj bardzo wiele rzeczy do zmiany. Należałoby zaostrzyć przepisy, moim zdaniem. Dezinformacja powinna być o wiele skuteczniej tępiona, bo inaczej jest ryzyko, że któregoś dnia Władimir Putin za nie wygra. Zgadzam się tutaj w 100% z tym, co powiedziałeś. Powiedzmy teraz o Twoich działaniach, bo podjąłeś
Działania konkretne, działania prawne to były zgłoszenie do prokuratury, między innymi w sprawie Piotra Panasiuka. Ja tutaj też takie zgłoszenie złożyłem. Niestety wciąż nie ma informacji na temat tego, czy rozpoczęte jest śledztwo. Będę tu też oficjalnie o tym mówię, też po konsultacjach mogę chyba powiedzieć tutaj z tobą, zgłaszać zażalenie do wyższej instancji prokuratury, żeby po prostu dowiedzieć się, co tam się dzieje w tej sprawie. Przypomnę, że chodzi o artykuł Kodeksu karnego 130 dotyczący szpiegostwa, a dokładnie paragraf dotyczący dezinformacji. Ale Piotr Panasiuk, który jest jednym z takich czołowych dezinformatorów w polskim internecie, przynajmniej na platformie X, no jest wciąż bezkarny. I w twoim przypadku było tak, że prokuratura umarzała twoje zawiadomienia, które właśnie też składałeś. Jak to było? Znaczy, może nie tyle co zawiadomienia. Ja Piotra Panasiuka wziąłem na celnik już w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji przez Rosję. To jest luty, marzec 2022 roku. Wtedy Piotr Panasiuk już bardzo się uaktywnił. On produkował ogromne ilości kontentu i nadal produkuje. Ja zrobiłem kwerendę jego wszystkich profili tam na Twitterze, jeszcze to przez był Twitter. Na Facebooku poświęciłem wiele godzin na analizę tego wszystkiego i wyłuskałem najostrzejsze treści z jego profili. Zrobiłem dokumentację, screenshoty, zebrałem to wszystko do kupy i wysłałem do prokuratury. W międzyczasie Piotr Panasiuk nadal intensywnie nadawał te swoje proputinowskie treści w mediach społecznościowych. I po pewnym czasie dostałem jeszcze drugą turę do prokuratury, drugą paczkę z materiałami. Po pewnym czasie otrzymałem potwierdzenie, że wszczęto śledztwo, też z informacji, jakie znalazłem w internecie, niezależne zawiadomienie składał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Oni tam ujawnili na swoim Facebooku, że ich zgłoszenie zostało dołączone do już istniejącego śledztwa, czyli to było to śledztwo, które wszczęto po moich zawiadomieniach. Niestety jednak po pewnym czasie sprawa została w niejasnych okolicznościach umorzona. Jeszcze po drodze Piotr Panasiuk, sam zainteresowany, ujawnił na swoich profilach, że postawiono mu zarzuty. Także to jest tym bardziej szokujące, że prokuratura najpierw stawia zarzuty, a potem po kilku miesiącach umarza sprawę, kiedy ewidentnie tutaj doszło do wielokrotnego popełnienia przestępstwa. Wówczas jeszcze nie były tak ostre przepisy, nie obowiązywały tak ostre przepisy dotyczące szpiegostwa. Ta nowelizacja 130 artykułu Kodeksu karnego weszła w październiku zeszłego roku. Niemniej jednak ja już wcześniej sugerowałem, że Piotr Panasiuk może być, sugerowałem organom ścigania, że Piotr Panasiuk może być zadaniowany, że ktoś to może mu podsyłać, on może otrzymać za to pieniądze. I biorąc analogię ze sprawy Mateusza Piskorskiego, który spędził w areszcie niemal 3 lata za podobne czyny, czyli rozsiewał prorosyjską propagandę, otrzymywał za to wynagrodzenie, no można by to sklasyfikować jako właśnie formę szpiegostwa, tak? I tutaj toczy się dysko. Czy szpiegiem jest tylko ten, który wynosi, czyli na przykład uzyskuje jakieś informacje niejawne i przekazuje to obcemu wywiadowi, czy też szpiegiem jest ten, który wnosi, tak? Czyli dostaje zadanie siać ferment w innym kraju i otrzymywać za to pieniądze. Tak, ja się skłaniam ku temu, żeby stosować szerszą definicję szpiegostwa. Teraz na szczęście zostało to precyzyjniej wyartykułowane i te przepisy obowiązują i ty właśnie tak skorzystałeś z tej możliwości składając swoje zawiadomienie. Być może jest też tak, że nasze sprawy zostały jakby połączone, tak? Jeszcze o tym nie wiemy, tutaj będziemy to Tak, na wypytać. pewno będziemy to wyjaśniać, monitorować i wspólnie działać i bardzo się cieszę, że tutaj też podjąłeś takie działania, otworzyłeś przyłbicę i możemy o tym wszystkim mówić. Ale Piotr Panasiuk nie jest jedyną osobą, którą wziąłeś na celownik. Tak, ale jeszcze zanim przejdziemy do innych, ja chciałbym wspomnieć, że pan Piotr Panasiuk właściwie to mnie zniesławił, ponieważ
On publikując te swoje posty, kiedy ujawnił, że postawiono mu zarzuty, nazwał mnie zupełnie bezpodstawnie banderofilem i jeżeli znalazłby się jakiś prawnik, który chciałby pomóc mi w tym pro bono, ja bym chciał pozwać tego człowieka z powództwa cywilnego, ponieważ nie można pisać o mnie ani mówić, że jestem banderofilem, nie przedstawiając na to żadnych dowodów. Ja nigdy nie powiedziałem dobrego słowa na temat banderyzmu. Nie wspieram banderyzmu na Ukrainie. Ja tylko i wyłącznie wspieram Ukrainę broniącą się przed Rosją. Natomiast nie wspieram żadnej formy. Ja tutaj dodam, że też zostałem znieważony przez Piotra Panasiuka i złożyłem wzajemny prywatny akt oskarżenia. Niedługo będzie, we wrześniu, pod koniec września będzie tutaj rozprawa i no, bierzemy się po prostu za tych dezinformatorów, za tych ludzi, którzy bezkarnie dezinformują na rzecz Federacji Rosyjskiej i też używają słów obelżywych wobec tych, którzy się przeciwstawiają tejże właśnie dezinformacji. Więc no dobrze, ale to już Panasiuk, tak jak powiedziałem, to jest jedna osoba, nie jest on jedynym, tak, powiedzmy, działającym w przestrzeni publicznej prorosyjskim. Kto jeszcze jest na twoim celowniku? Kolejną prominentną osobistością jest ksiądz biskup Richard Williamson. To jest katolicki i brytyjski biskup, który został już dwukrotnie ekskomunikowany przez Stolicę Apostolską. On był swego czasu związany z Bractwem Świętego Pisa X, został z niego usunięty wiele lat temu, obecnie jakby, no, można powiedzieć swoją sektę, którą tam buduje na całym świecie, ale siedziba jest w Londynie. On jest fanatycznie wręcz proputinowski i w maju 2022 roku przybył do Polski z okazji ceremonii bierzmowania i w trakcie tego nabożeństwa wygłosił totalnie prowojenne, proputinowskie kazanie, które jest po prostu porażające i nie mogę tego puścić płazem, ani postąpić inaczej niż zgłaszając tą sprawę do prokuratury. Ja czekałem wiele miesięcy na konkretną odpowiedź. Ta sprawa krążyła od jednostki do jednostki. W końcu prokuratura ustaliła, gdzie dokładnie miała miejsce tam msza święta. W internecie pisało się często, że to była Warszawa, jednak w rzeczywistości to była pewna mniejsza miejscowość. Otrzymałem potwierdzenie wszczęcia śledztwa. Niestety jednak po niecałym roku od zdarzenia sprawa została też w niejasnych okolicznościach umorzona. Mam nadzieję, że nagłośnienie tematu skłoni organy ścigania do refleksji i do ponownego wszczęcia, ponieważ ewidentnie doszło tutaj do popełnienia przestępstwa. Nadmieniam też, że po drodze biskup Williamson ponownie pojawił się w Polsce, więc gdyby sprawa toczyła się normalnym trybem, już mógłby mieć postawione zarzuty. Dodajmy, że te dziwne umorzenia miały miejsce podczas funkcjonowania prokuratury za poprzedniego układu politycznego, co też może dać nam do myślenia i miejmy nadzieję, że obecny układ polityczny nie będzie pozwalał na tego rodzaju umorzenia, jak chociażby w przypadku Piotra Panasiuka. Czekamy z niecierpliwością na dalsze działania prokuratury i będziemy na pewno tu mobilizować też drogą prawną prokuraturę, żeby, tak jak tutaj mówimy, takich umorzeń nie było. Więc co dalej? Kolejną osobą, którą zajmowałem się i dalej zajmuję, jest Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur. Tutaj właściwie, lekko chwaląc się, moim sukcesem jest to, to ja właściwie jestem tą osobą, która zawiadomiła organy ścigania w sprawie nawoływania do brutalnego zabójstwa Billa Gatesa i za to Jaszczur został już skazany i odsiedział 6 miesięcy za kratami. A, czyli umieściłeś go w pudle. Znaczy, no, zrobiły to organy ścigania, sąd i nasze służby, tak? Ale to dzięki temu, że udało mi się wyniuchać, że filmik z jego udziałem, w którym on w szalonym sensie nienawiści nawołuje do brutalnego zabójstwa Billa Gatesa, jeszcze nie został przez nikogo zgłoszony. Nawet Omzrik nic o tym nie pisał swego czasu.
Ja odszukałem kopię z tym nagraniem i przesłałem to do służb. Sprawa ruszyła i po wielu miesiącach okazało się, że ruszył też proces, na który Wojciech Olszański na własną szkodę się nie stawiał, nie przychodził na rozprawy. I później w trakcie jego dozoru policyjnego, który miał narzucony w związku z innym przestępstwem, został ku swojemu całkowitemu zaskoczeniu zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i przekazany do niezwłocznego odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. No chciałbym, żeby tak sprawnie działały tutaj organy ścigania w przypadku Piotra Panasiuka, bo tutaj no to jest taka moja dygresja, czy po prostu taki mój wniosek po tym wszystkim. I jak dalej wyglądają twoje działania, jakie masz plany tu oprócz tych rzeczy, o których powiedzieliśmy? Oprócz tego, co powiedziałem, złożyłem jeszcze inne formalne zawiadomienia w sprawie Wojciecha Olszańskiego. To ostatnio wrzuciłem na swój profil na X-ie. Mianowicie on też w sposób ewidentny propsował putinowską inwazję na Ukrainę. To było jeszcze przed tym, zanim go zamknęli na te 6 miesięcy. Taki czyn w Polsce stanowi przestępstwo. Już za ten pojedynczy akt grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. Mam tutaj nadzieję, że prokuratura i sądy będą działały sprawnie i to też zostanie doprowadzone do końca. Właściwie być może teraz te jego śledztwa są jakoś łączone. Trochę trudno uzyskać jakieś informacje na ten temat. Jeśli są jacyś dziennikarze, którzy to oglądają, też zachęcam do zwracania się do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie to moje zawiadomienie w sprawie Wojciecha Olszańskiego miało zostać przydzielone. Co miałbyś do powiedzenia, tak już kończąc nasze spotkanie, tym, którzy dziś mają prorosyjskie poglądy, którzy twierdzą, że napaść Rosji na Ukrainę została jakoś sprowokowana przez Zachód, no i że tutaj nie powinniśmy wspierać kraju napadniętego przez tego rosyjskiego agresora? Może zwrócę się bardziej do tej części osób, które mają poglądy bardziej konserwatywne, jednocześnie szukają w Władimirze Putinie i w Rosji jakiejś nadziei. Ja bym chciał wszystkim uzmysłowić, żeby nie żyli tą fałszywą nadzieją, że Rosja nie jest bastionem konserwatyzmu i nawet jeżeli różne rzeczy w państwach zachodnich nam się nie podobają, to szukanie jakiejkolwiek kolaboracji z wrogim nam imperium jest absolutnie niedopuszczalne. Putin chce rządzić całą Europą, jeśli nie światem. Putin nie tylko walczy z Ukrainą, on walczy z całym Zachodem i nawet zbytnio tego nie ukrywa. Wielokrotnie wygrażał nam użycie broni atomowej. I Putin już sam na konferencji w Monachium, to był bodaj 2007 czy 2008 rok, już wtedy właściwie zapowiedział i wypowiedział Zachodowi tą wojnę hybrydową, którą do dzisiejszego dnia prowadzi. Także nie możemy szukać nadziei zbrodniarzu, w ludobójcy, w cudzołożniku i nie szukajmy świętości tam, gdzie jej nie ma. Rosja jest naszym wrogiem. Amen. Amen, proszę Państwa. Dziękuję za poświęcony czas i za odwagę. Tutaj otworzył przyłbicę przed nami Aleksander Norbert Kost, który kiedyś miał prorosyjskie poglądy, dziś zwalcza z wielkim zapałem prorosyjskie działania, prorosyjskie postaci, bo proszę Państwa, jeszcze raz powiedzmy, Rosja jest wrogiem Polski. Dziękuję Ci, Aleksandrze, za odwagę i za to, że poświęciłeś czas na rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.